Co mi się wydaje, tak? Tak. Mi się wydaje, że to tak ładnie wygląda z góry, ale jak będziemy po tym szli, to może się okazać, że będzie to po prostu spinaczka. No ale dobra. Ja myślę, że po tamtych kamieniach będzie szybciej. Nie po tych i po tych, tylko po tamtych. Tam jest ostrzej. Bardziej po tych, po prawej, lekko po lewej. Tych przed prawą, a za lewą, tak? Tak. Od jakiegoś czasu chodzą nam po głowie góry północy. Wybór pada na Snowdonie. Wietrzne i mokre góry Walii. Wybieramy się tam na długi majowy weekend. Wyjazd ma nie obciążyć zbytnio naszych portfeli. Lecimy z Krakowa do angielskiego Liverpoolu tanimi liniami lotniczymi. Tam spędzamy jedyny nocleg pod dachem. No a propos, musimy kupić jedzenie. I wyjąć piwory, chyba je tutaj zostawimy, bo jedzenie jest ważniejsze. W Liverpoolu naszej uwadze nie uchodzą polskie akcenty. Jedziemy pociągiem. To nie jest w Wielkiej Brytanii zbyt tani środek transportu. W samo serce Snowdonii docieramy autokarem, w którym pierwszy raz słyszymy walijski akcent. Ruszamy w góry, trochę z planem, trochę przed siebie. Znalezienie odrobiny drewna na ognisko graniczy w tych górach z cudem. No ale mnie to nas nie interesuje, no. Co z tym zrobimy? 200 ml wody. 300-400 ml wody są dwie szklanki. Dałabym jedną i najwyżej dolała. Mamy czystą inaczej. Wczorajsza zupka, bardzo dobra była, ryżowa. Wczorajsza świeżutka. Dobre jeszcze przyprawki są w środku. Teraz robimy makaronik.
wystarczy, wystarczy. Góry Snowdonii zdecydowanie nas pokonały. Nie byliśmy przygotowani na taki wiatr i wilgoć. Schodzimy w dolinę. Wieczorem odwiedzamy miejscowy przybytek kulturalny. You get pressed in Poland. Hey. Hey. You're man. Hey. Two people. Hey. Sleep. Hey. My dog. Hey. Mówić po angielsku czy po walijsku? A mów jak chcesz. Nie, zawalony jestem. Co, jedziemy autostopem? Jedziemy autostopem czy nie? Po buzi pogłaskać? No może spróbować. A dać mu coś do jedzenia? Nie wiem. A jak mi tak? Kolejny cel. Klify. Jedziemy na sam kraniuszek Walii. Noclegu w dzikiej zatoczce u stóp wodospadu nie zapomnimy.
Kolejna nadmorska miejscowość. Tutaj na polu namiotowym spędzamy ostatnią noc walijskiej przygody. Wracamy do Liverpoolu, a potem samolotem do Krakowa. Nie była to łatwa wycieczka, ale tak je pamięta się najlepiej. Thank you.